Trening od minutki ciszy dla naszego kolegi z Norwego, więc po prostu sobie przez minutkę umilczymy, dobra? Panie Stafie, zrobimy rozgrzewkę. W tej rozgrzewce trochę postaram się Was nauczyć postaw. Później będziecie robić stacje wyrostkowo-bokserskie. Znaczy na pewno byli zaangażowani i myślę, że tutaj co niektórzy widać, że kiedyś mieli z tym styczność, bo całkiem fajnie się ruszali, mieli tą koordynację i widać, że coś tam kiedyś im się obiło o uszy. Ręka tak jakby idzie nad ręką, wkładając po całą rękę razem z barkiem. Stopy muszą być włączone, kolana też. Zupełnie co innego niż na co dzień trenujemy. Fajnie, że była taka możliwość sprawdzenia się. Lewa może być troszkę wysunięta do przodu, ale też wysoko. O. Lewy. Prawy. Prawy. Jeden tu, jeden tu. Przeciwnik jest tu. Nie ruszamy się na całych stopach, tylko na podbiciach. Pięty są tak jakby lekko uniesione dosłownie na kilka milimetrów, nie? Akurat wydolnościowo dali radę, dlatego pozwoliłem sobie na trochę cięższy trening, bo widziałem, że ogarniają na rozgrzewce i myślę, że było ok, jeśli chodzi o wydolność. Ręce są włożone tutaj i próbujemy trafić w ten bark. Czyli celujemy typowo w okolice barku, nie gdzieś tu po głowie. Tu są dzisiaj przynajmniej tak było, że były różne stacje i po kilka minut. No zupełnie co innego, no ciężko mi powiedzieć w ogóle, no bo to w ogóle jest zupełnie inny sport niż to, co my robimy na co dzień. Myślę, że to jest fajnie tak nawet pod względem psychicznym, bo trochę się oderwali od tej swojej codzienności, pewnie mają tych treningów potąd, także myślę, że fajna odskocznia i trochę się rozluźnili. Bo wydaje się, że wszystko widzicie, że jesteśmy w formie. No i chcemy, żebyście wy też byli w formie i żebyście zaczęli wygrywać. Wielkie! Za! Wielkie! Za!